Jest poniedziałek, godzina mniej więcej za 12, tak, za 12, 13, a ja idę po auto, bo jako dobra siostra, dbająca o zdrowie i życie swojej młodszej siostry, zostawię ją tam pod sklepem, niech czeka, albo niech idzie piechty do domu. Nie no, muszę po nią jechać. 10 kilometrów iść. Nie jest do tego przyzwyczajona, tak jak ja. Więc idę teraz do Oskara po auto i będziemy jechać. Mówiłam, że ta szkoła to nie jest dobry pomysł. I co? Dla niej był świetny, dla mnie niekoniecznie, bo to ja muszę po nią jeździć. Ruda baba w BMC. To chyba nie brzmi dobrze. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Ogólnie to, jak już zdążyliście zauważyć, dzisiaj będzie film o malowaniu Ula. I miałam problem z tym, żeby zdecydować, jak go pomalować, bo mój sąsiad na przykład opala ulę, ale chyba nie za bardzo mi się to podoba, ponieważ no, nie opali się całego ula dokładnie, tak mi się wydaje przynajmniej. No i później on jest taki ciemny, czarny. Chciałam zaolejować, ale drewno wtedy żółknie i nie jest takie ładne. To mi się nie podoba, jak jest takie bardzo ciepłe drewno. I chciałam też namalować coś kolorowego, ładnego. Zobaczyłam w internecie, że niektórzy malują ule w kwiaty. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że też tak chcę. Ale później miałam problem, żeby znaleźć coś, czym mogę zaimpregnować farby plakatowe, ponieważ będę malować farbami plakatowymi te kwiatki. I gdzieś w czeluściach naszych garażów, w sensie moich i w sensie babcinnych i pradziadkowych, znalazłam farbę, którą kiedyś kupiliśmy, taki impregnat lakier do drewna na zewnątrz i stwierdziłam, że zrobię tak, że zewnętrzną część ula, czyli korpus od strony, z której go widzimy, zaimpregnuję tym lakierem, tylko że jest kwestia taka, że on jest biały, a ja potrzebuję bezbarwny. Więc stwierdziłam, że pomaluję najpierw tym białym. Tam drewno trochę tak przebija jeszcze, więc jest spoko. Na tym białym pomaluję farbami plakatowymi kwiatki. A później te kwiatki zaimpregnuję później lakierem bezbarwnym. I podobno gdzieś taki jest, ale nie wiem, gdzie on jest, więc trzeba go będzie znaleźć i potem skończyć robotę ula. Tak. I co? A od środka
Nie wiem, czy się impregnuje ule od środka, ale chyba tak. Mama mi kupiła najtańszy olej, który kazała mi kupić, rzepakowy jakiś, widzę. Więc od środka zrobimy olejem, a z zewnątrz będzie po prostu lakierem, bo chcę kwiatki na ogół. Chcę, żeby było ładniej i no trudno. Trochę się to kłóci z moim serduszkiem, bo chciałam ładnie, ekologicznie i w ogóle. A z drugiej strony ładniej jest chyba w kwiatki, no nie? I zaś czuję, jak słońce na mnie napiera i fez mnie piecze, więc znowu się spalę. Też jeszcze jedna rzecz. I zapomniałam. Chciałam wam coś powiedzieć i zapomniałam. A few moments later. A, przypomniało mi się. Odnośnie tego opalania. Nie wiem, jakby było z opalaniem właśnie tego ula, ponieważ ja mam w środku między deskami styropian. Ocieplenie styropianowe. I nie wiem, czy jakbym nie zaczęła go opalać, czy by ten styropian przeżył w ogóle to opalanie. To jest ta kwestia też. Tak. Więc stwierdziłam, od środka olejujemy, od zewnątrz lakierujemy, bo chcę ładne kwiatki na ulu. Ule mają być też piękne, tak? No. Niech się wpasują w tło i krajobraz i w ogóle. No, czujecie te kwiatuszki, no. Good enough, nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale chyba widzicie. Mam małpy na daszku od Ula. Zamawiałam przez Allegro. I musiał postawić tą blachę gdzieś właśnie na kalendarzu z małpami. I mam małpy na dachu. Fajnie, no nie? Tutaj już mam korpus pomalowany. I dennicę. Poszłam do cienia, bo nie zdzierżę chyba. I zaraz też wszystko przestawię chyba tutaj do cienia, bo pali. Naprawdę pali. Ogólnie miałam mnóstwo pomysłów, jak pomalować ten ul. Bo na początek chciałam olejem i farbami plakatowymi. Ale no, miałam problem z tym, jak zabezpieczyć te farby. Bo z czasem one by mi się mogły, nie wiem, spłukać, wykruszyć albo cokolwiek, a ja chcę, żeby to jednak wyglądało dłużej niż jeden sezon. Więc co? Więc poszperałam w szopce i znalazłam lakier, który mieliśmy nieotwarty jeszcze nawet. No i co? I jedyne, co kupiłam, to kupiłam olej rzepakowy. W sensie mama mi kupiła i ul. Tak. Gdybym nie miała tego lakieru, to chyba bym się zdecydowała na sam olej i już nie malowałabym tymi farbami. Bo naprawdę nie wiem. Dajcie mi znać, czy to sprawdziłoby egzamin, że olej z samymi farbami plakatowymi, czy jednak dobrze, że to zabezpieczam. W ogóle z całego serduszka pozdrawiam dziki w ogrodzie, bo wspomniały na swoim filmie o moim kanale. I takie, ojej, miałam... Naprawdę. No, wzruszyłam się.
W ogóle jakbyście się zastanawiali, moim statywem jest rower. Mogę wam pokazać. Gdzieście stali? Tutaj mam moje miejsce pracy, a tam stoi rower, który jest moim statywem. Tu byliście zaczepieni o to. Tak. Ale strasznie mi się telefon nagrzewa, więc nie będę wam już pokazywać, co robię. I nie będziecie mi patrzeć teraz na ręce, bo będziecie mnie obgadywać i hejtować. Tak. Dokładnie. Ja się nie godzę na takie rzeczy. Jeszcze raz ostatni zoom na moje małpy. Jak coś, to jest czyste, ja to myłam. Po prostu to jest stare lustro i przez to tak wygląda. Wymyślałam sobie coś takiego. I to wygląda jak mak z liśćmi tulipana. A to wygląda jak klematis z liśćmi nawet nie wiem czego. Maku. A to... To nie wiem nawet, co to jest. Muszę chyba przemyśleć i się zastanowić, co z tym zrobić dalej. Czy po prostu zamalować to na biało i malować cały ul na jeden kolor, czy dalej bawić się w kwiatki. Tak. Nie wiem, dajcie mi znać. Mnie się już naprawdę nie chce. Tak wygląda moja paletka z lustra. Cześć, widać mnie? Widać mnie! No i się zastanowię. Myślałam, że będzie z tym mniej roboty, ale wymyśliłam sobie naprawdę, ja sobie tyle powymyślałam zawsze. Teraz się zastanawiam, czy mam przemalowywać to na biało, w sensie białą farbą, żeby tego nie było widać. Czy co z tym robić? Chciałam, żeby było ładnie, nie wyszło mi ładnie, bo jest za ciemno według mnie i... Zastanawiam się, co zrobić. Czy zamalować te kwiatki i namalować inne? Bez sensu. Musicie mi dać znać. Teraz i tak tego nie zrobię, więc nie wiem. Do przekwitnięcia rzepaku mam czas. W sensie, że rzepak przekwitnie i już muszę mieć ul.
To jest ten problem. Możecie mi też dać znać, czy opłaca się w ogóle olejować ul od środka. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Bo teoretycznie będą siedzieć tam same pszczoły i jedynie ten środek będzie mieć kontakt z zewnętrznym, jak będę przeglądać ul. W ogóle ma padać. Wokół mnie lata mnóstwo jakichś owadów, które chcą się dostać do domu. Nie wiem, co to są za muszki. Więc muszę sprzątnąć ule z plecu. Zobaczymy, może dzisiaj jeszcze pomęczę Oskara i pojedziemy na sad. Pokazać wam przyczepę. Wypadałoby, no nie? Tam w końcu pojechać. Byliśmy tam raz w styczniu. A potem był remont kuchni i nie było czasu. Co się narkotyzujesz? Czoja? Czerwona wchodzi najmocniej. O, tak, czojka. Weszło ci, czoja? Chyba tak, co? Nie, żebym wiedziała coś o wąchaniu farby, no nie? No. Nic nie wiem. Najpierw sztacha się farbą, a później co? Wywalone wrotki, no nie? Czojnik? O!